Gościem Akademii Triathlonu jest jedna z ambasadorek Herbalife Susz Triathlon, Paulina Sykut. Paulina, przed chwilą prawie ręce Ci zamarzły, ale mimo wszystko trening do końca. No tak, bardzo zimno jest dzisiaj, minus 11 stopni, a w takiej sytuacji często po prostu idę na siłownię, na bieżnię, ale trzeba było przetrwać, to przetrwałam. Takie jest założenie moje też, żeby dotrwać do końca, dobiec do mety też w triathlonie. Gdzie się najtrudniej trenuje? W wodzie, na rowerze, w bieganie? Jeśli o mnie chodzi, to na pewno w wodzie, bo dla mnie pływanie jest wyzwaniem w triatlonie. Wszystkie odległości tam są ogromnym wysiłkiem, ale nie ukrywam, że pływać kraulem nie potrafiłam nigdy. Świetnie pływam żabką, także cały czas szkolę kraul i woda jest dla mnie najtrudniejsza. Zresztą oswojenie się z wodą. Ja cały czas sobie wyobrażam, jak to będzie, kiedy znajdę się w jeziorze, wiatr będzie silny, fale będą mnie uderzać i między zawodnikami jak sobie poradzę. Ale pełna jestem takiego optymizmu, też i nadziei, że mi się uda po prostu. Wyzwanie, chyba życiowe wyzwanie to jest dla mnie. Jakiś cel czasowy na Susz? Nie, ja wiem, że chłopaki sobie zakładają 5, tam 4 coś. Ja po prostu chcę ukończyć triatlon i to jest dla mnie najważniejsze. A jest między wami jakaś taka walka? Nie, nie, fajnie wspieramy się i każdy tam podgląda kto co robi, radzimy się siebie, rozmawiamy o tym, jak kto trenuje. Każdy chyba musi znaleźć na to swój sposób i każdy musi przede wszystkim te treningi dostosować do siebie, bo każdy jest inaczej zajęty w innych porach, także to jest sprawa bardzo indywidualna i nie ma między nami rywalizacji i zazdrości, ale się wspieramy. Wiesz co, Paulina, każdy, kto chciałby trenować triathlon, mówi, a nie mam czasu, to dość taka wymagająca dyscyplina. Ja jestem doskonałym zaprzeczeniem tego, bo ja naprawdę nie mam czasu, robię kilka rzeczy, kilka prac wykonuję tak naprawdę. Jeżeli chce się znaleźć czas, to się go znajdzie, a bieganie jest taką dyscypliną, z którą no, można wyjść wszędzie, czy na zewnątrz, po prostu wystarczy się ubrać do biegania i pobiegać. Jeśli ma się ten karnet na siłownię, można zrobić to na bieżni, połączyć z innymi ćwiczeniami. Dla chcącego nie ma nic trudnego, więc można, naprawdę można. Paulina, czyli co, zapraszamy wszystkich do Susza? Pewnie, że zapraszamy. Jeśli jeszcze się nie zdecydowaliście, żeby biegać, jeździć rowerem, pływać, to przynajmniej nam kibicujcie. Bierzcie w tym udział, bo to jest naprawdę fantastyczna sprawa. Paulina Sykut-Jerzyna była naszym gościem, jedna z ambasadorek Herbalife Susz Triathlon.